Jakość, najnowsza gra od wydawnictwa MDR Gry, bardzo dziękujemy. Gry są znane z tego, że ilustruje Andrzej Mleczko, więc są świetne takie komediowe, parodiujące obrazki. Wiekowo od 6 lat. No i zaraz zobaczymy, jest tu piesek, tak, wesoły, gość zakupuje, albo odkupuje może, tylko tam wie. Od 6 lat, 2 do 8 graczy, około 10-15 minut zabawy. Tak, tu mamy instrukcję. W środku jedna talia, więc pudełko trochę na wyrost, ale ładnie zapakowane dookoła, bo to wszystko ślicznie wygląda. Trzeba wyznać, że zapakowane jest ładnie. Cel gry: karta specjalna, psia kość. I tu dwie pozostałe nowe gry od wydawnictwa, które też pokażemy niebawem. Zobaczmy sobie zaraz, jak to wszystko wygląda. W środku instrukcja, 59 kart. I oglądamy, jak wyglądają karty. Budyń. Jak i labirynty z drugiej strony, tak? Drops, Pako. To są imiona piesków. Różne pieski i różne labirynty z drugiej strony. Dzieci lubią labirynty, przedszkolaki szczególnie. Więc gra powinna się przyjąć. Labirynty też różnego typu, takie ze ściankami i takie ze sznurkami, czy tam liniami. No i prawdopodobnie kto pierwszy dotrze do labiryntu. Niby tam jakaś karta specjalna ma być, doczytamy, opowiemy. Jak zagramy? Na razie sobie przeglądamy karty. A Pluto słynny, tak? Tylko trochę się zestawał. Lesi też się zestawała. I tu reklamówka. Wygląda to bardzo fajnie. Tak, wszystkie tego wydawnictwa wyglądają rewelacyjnie. Dopowiemy, jak się gra. Na razie widoczki. Psia kość od MDR Gry. Bardzo dziękujemy. Taka fajna karcianka. Dla dzieciaczków. Takich młodszych. Przedszkole, szkoła podstawowa. A tak naprawdę jako familijne dla każdego, jak lubimy gry. Dzięki.